776, rezerwat Modrzewina, koło Bielbelska Dużego, koło Grójca. Jak nazwa wskazuje, to rezerwat, w którym najbardziej chroniony jest Modrzew. Już przed wojną 7 hektarów tutejszego lasu zostało objęte ochroną za staraniem profesora Kobendy. Później powiększono ten rezerwat do 100 kilkudziesięciu hektarów, a teraz jest 335, taki relikt, chroniona przyroda w powiecie grójeckim. Dookoła sady, dookoła pola, dookoła uprawa, a tutaj coś, co od bardzo dawna istnieje. I to jest północny kraniec zasięgu modrzewia polskiego. Październikowo-listopadowe modrzewie, czyż nie prezentują się pięknie? Czyż nie są śliczne pochodnie wskazujące niebiosa? I ta ścieżka wysypana igłami złota. No ale korony są ekstra. Idzie się w takim złotym lesie i tylko podziwiać. I takie wykroty, wąprzałe, porośnięte już paprociami. No i te korony cały czas. Złoto. Przez rezerwat jest wytyczona taka ścieżka, którą można nacieszyć się całym tym modrzewiowym lasem. A tu jakiś dzięcioł sygnalizuje, że to jest jego teren. To tyle z modrzewiny. Ja sobie jeszcze pochodzę w nim. A filmik już starczy.